Kiedy zdecydowaliśmy się na metamorfozę punktu info, przede wszystkim najważniejsze dla nas było to, żeby to właśnie nasi klienci mieli wpływ na to, jak on będzie docelowo wyglądał. Dlatego zaangażowaliśmy ich po pierwsze w wybór aranżacji kwiatowej, która na punkcie info się pojawiła, a po drugie w to, że mogli dokonać wyboru tego ostatecznego projektu stroju dla naszych pracowników. I bardzo nas cieszy to, że tysiące osób wzięło udział w głosowaniu na naszym Facebooku i to, jak dzisiaj wygląda punkt info Portu Łódź, zawdzięczamy właśnie Państwu. Zdecydowaliśmy się na zmianę stroju pracowników punktu info. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy, żeby ten docelowy projekt wykonał ktoś pochodzący z Łodzi. I tym bardziej się cieszę, że zwycięzcą naszego konkursu okazała się łódzka studentka, łódzka projektantka, bo my jako port bardzo jesteśmy z Łodzią związani, a Łódź to przecież miasto mody. Bardzo dziękuję za udział w konkursie. Bardzo się cieszę, że był przeprowadzony w tak fajny sposób i cieszę się, że mogłam też zostawić cząstkę siebie tutaj, w punkcie informacyjnym. Możemy powiedzieć, że ta metamorfoza punktu info składała się jak gdyby z trzech komponentów. Pierwszym to było właśnie dodanie zieleni. W porcie Łódź żywa zieleń jest obecna właściwie na każdym kroku i tu jej jeszcze brakowało. Drugim to była wymiana właśnie strojów pracowników punktu info, gdzie zorganizowaliśmy konkurs i na Facebooku nasi klienci, Państwo głosowaliście na to, który projekt odpowiada Wam najbardziej. A trzecim to było specjalne szkolenie dla pracowników punktu info po to, żeby mogli jak najlepiej adresować Państwa potrzeby, bo przecież to wszystko, co tutaj się dzieje, robimy właśnie dla Was.